Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Meta. Tym razem jesteśmy na Bemowie i Woli, czyli obok stacji metro Bemowo i metro Ulrychów. Oczywiście obok też obiektu wentylatora V05 i komora demontażowa KD06. I zacznijmy sobie od stacji C05 Bemowo, bo tutaj właśnie się znajdujemy. Możecie teraz tam dokładnie stację zaobserwować i jak to wygląda. Powiem tylko na początku, jak odcinek będzie podzielony. Najpierw opowiem o wszystkich poszczególnych elementach. Na koniec porozmawiam o paru ciekawych datach, a na sam koniec jeszcze opowiem, jak to tutaj wygląda a propos całej organizacji ruchu, jak to wszystko tutaj jest porozkładane, jak to się ciągnie w jedną, w drugą stronę i co tu się nie pozmieniało. Dobrze, zacznijmy sobie od stacji. No i tak, tutaj trochę jest pozmieniane. Po pierwsze, co możecie zobaczyć, to ulica Górczewska. Mamy tutaj już ewidentnie przyłożoną jezdnię na drugą całkowicie stronę i to tak już pozostanie z nami na jakiś okres czasu. Konkretnie najprawdopodobniej jakoś i tak to już z nami pozostanie, najprawdopodobniej jakoś do końca tego miesiąca, ale to o więcej jeszcze na koniec powiem. No i wszystko jest tutaj prowadzone drugą jezdnią, w dwóch kierunkach się odbywa tutaj całkowicie ruch. To jest najważniejsze zmiany na górze. Oczywiście możemy też zaobserwować wszystkie wyjścia, które się pojawiły na górze. Mają już tutaj konstrukcję tych daszków nowych, które się pojawiają. Nie ma jeszcze cegiełek, nigdzie przyczepianych, ale na cegiełki to będziemy mogli spokojnie jeszcze poczekać w najbliższym czasie. Tam po drugiej stronie, od części wschodniej stacji, możemy zaobserwować, iż drugie wejście już zostało dosyć szybko zasypane. Tamta jezdnia już jest przy tym wyjściu. No i jeszcze tam też trwają powoli takie dosyć ważne prace. Także tutaj to całkiem nieźle idzie. Przy okazji ważna rzecz, to zdjęcia, jak widzicie, są z poprzedniego miesiąca. Ale spokojnie, jeszcze sprawdzałem dwa dni temu, znaczy konkretnie nawet wczoraj, czy wszystko jest aktualne i wszystko jest aktualne. Więc mniej więcej tutaj się dużo nie zmieniło od tamtego czasu. Także tak, trochę się tu pozmieniało. Ważna tutaj uwaga to jest teraz na ścieżki rowerowe. Większość z nich jest teraz porozczłonkowywanych i trzeba jeździć po prostu chodnikami, gdyż jest tutaj zmiana aktualnie organizacji ruchu rowerowego i będziemy w najbliższym czasie widzieć jeszcze poprawki, zmiany, dużo nowych ścieżek rowerowych powstaje i nawet tutaj widzę, że części jeszcze możecie nie zaobserwować, tutaj już powstały. To jest jedna z większych zmian. Dobrze, a co się dzieje na dole? No tak, najpierw zacznijmy sobie od tego, co się dzieje na tej stacji, oczywiście C05, ale w rejonie torów odstawczych. No i tak, tu mogę Wam powiedzieć ciekawostki, czyli zasypka płyty górnej jest właściwie już skończona. Ponadto montaż drzwi też już jest prawie całkowicie skończony, to już na poziomie minus 1. A na poziomie minus 2 montaż drzwi również już jest prawie skończony. Montaż sufitów podwieszonych jest mniej więcej w połowie, a instalacje akustyczne w podperoniu to też mniej więcej połowa. Także tak to mniej więcej wygląda. A jak tam sytuacja na stacji C04 Bemowo, czyli tutaj już faktycznie, gdzie będziemy korzystać z tej stacji? No to tak, prace murarskie i prace tynkarskie są właściwie na ukończeniu na poziomie minus 1. Ponadto jak zejdziemy sobie na dół, mogę zaobserwować, iż montaż urządzeń transportu pionowego, bardzo mi się podoba ta nazwa, urządzenie transportu pionowego. I co, jak sądzicie, co to może być? No oczywiście, że to są windy, ale również schody ruchome. No i tak, schody ruchome. Większość z nich, znaczy większość, połowa z nich została już zamontowana, wyciągników, windy, tutaj z tego co widzę, to jest też już połowa mniej więcej, także tak to dosyć też im całkiem szybko idzie i zgodnie z harmonogramem i planem. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą stację. Mniej więcej mogliście zaobserwować, jak to wszystko. I przy okazji mogę powiedzieć, że tramwaje w kierunku osiedla Górczewska najprawdopodobniej wrócą, ale więcej informacji będę mógł powiedzieć jeszcze w kolejnym filmie, bo dopiero dzisiaj będę dzwonić później do tramwajów warszawskich, aby się dopytać o te i nie tylko informacje, więc mniejsza z tym, prawdopodobnie o tym już dokładnie powiem. Także tak to całkiem ciekawie wygląda. Przejdźmy sobie dalej do wentylatorni V05, bo tam też trochę się dzieje. Zauważyłem teraz taki drobny błąd, który mi tutaj wleciał. To co mówiłem o urządzeniach transportu płynowego, to było do następnej stacji, czyli C05. Do Ulrychowa, bo tam to wszystko już tak wygląda, a na C04 trochę to jest inaczej porozkładane, ale mniej więcej podobnie, bo wszędzie prace idą dosyć tym samym poziomie. No i dobrze, co my tu jeszcze mamy z ciekawostek na temat tej wentylatorni? No to po pierwsze i najważniejsze, co możemy zaobserwować, to to, iż jest dosyć duża już zasypka.
nie widzimy faktycznie żadnych otworów, tylko budynek nowy, który tutaj powstaje, będzie po jednej i po drugiej stronie. Można by tutaj właściwie tak zaciągnąć, ale z tego co pamiętam, faktycznie budynek ma być tylko po jednej stronie postawiony. Tam, gdzie aktualnie się nic nie dzieje, tam będzie budynek. Przekładanie ulicy tutaj jeszcze nie nastąpiło, czyli rekonstrukcja ulicy również jeszcze nie nastąpiła. No i ścięte tutaj żelbetonowe na poziomie 0 trochę się powiększyły, są już prawie na ukończeniu, z tego co widzę. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tą wentylatornię V05. Także tak to wygląda. No i lecimy sobie dalej, czyli do C05 Ulrychów. Dawniej ta stacja się nazywała jeszcze Wola Park, no ale ta nazwa się zmieniła jeszcze jakiś czas temu. Dobrze, ale o konkretach i dokładnych informacjach powie jak zawsze Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy stacji metra Ulrychów. Na ulicy Górczewskiej ruch niedługo zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Na powierzchni jeszcze ustawiane i powoli montowane są ścieżki rowerowe oraz chodniki. Pod powierzchnią natomiast montowany jest kamień peronowy, a w części technicznej zostaną zamontowane drzwi niedługo oraz gres. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, tutaj mogę tylko dopowiedzieć jeszcze raz o tych windach, że tutaj mniej więcej wszystko jest w połowie zdobione, włącznie z schody ruchome. I windy są montowane na stacji C05. No i co możemy tu zaobserwować? Główną zmianą, jaka tutaj się zmieniła dla przeciętnego pasażera, przechodnia, osoby, które tutaj podróżuje często, to jest to, iż ulica Górczewska nie robi już tych zygzaków, tak jak to miało jeszcze miejsce parę dni temu, tylko teraz ulica Górczewska jedzie prosto po północnej stronie jezdni. Także to jest jedna z ważniejszych zmian, która tutaj się zmieniła. Ponadto pojawił się nowy przystanek, rozdzieliły się przystanki tutaj dwa. Jeden jest bezpośrednio pod parkiem Ulrycha, a drugi jest trochę bliżej głównego wejścia do Wola Parku, także trochę się tutaj pozmieniało. W drugą stronę na razie przystanki są mniej więcej tak samo poskładane, ale to też się będzie jeszcze zmieniać niedługo. No i chodniki zostały pozmieniane. No i tak jak mówiłem, ścieżki rowerowe. Tutaj są dosyć duże zmiany, bo w większości są poucinane. Tak samo jak jedno przejście dla pieszych zostało teraz wyłączone całkowicie z użytku, ale widziałem, że jeszcze część przechodniów i tak tamtędy przechodzi. Po prostu, bo mogę. Także tak to wygląda mniej więcej. A co do samej stacji na górze, no to możecie zaobserwować, iż wyjścia powstają. Jedno wyjście tutaj najbardziej wysunięte na wschód, to tam najwolniej idą prace, w związku z tym, iż to jest pod kablami wysokiego napięcia i to było też ostatnie miejsce, gdzie mogli rozpocząć te prace. Ale też tam całkiem nieźle już widać powoli zarysowujące się wejście, schody i niedługo może konstrukcję daszków. Konstrukcje daszków tutaj na Ulrychowie najwolniej idą, ale spokojnie już można trochę zaobserwować ich tej konstrukcji w niektórych rejonach porozkładanych na całym placu budowy. Także tak to wygląda. Tutaj ta stacja, w ogóle te wyjścia po stronie zachodniej, ciekawe wyglądają, bo są takie całe na żółto. Dosyć ciekawie futurystycznie wygląda. Jakby faktycznie ta stacja, te wyjścia wyglądały tak na żółto, były pomalowane, to bym stwierdził, że to jest jakiś błąd Matrixa. No ale to jest na razie tylko tymczasowo, więc tak to wygląda. No i oczywiście, jak możecie sobie myśleć, druga jezdnia tutaj też będzie teraz wyburzona, przeniesiona, przestawiona, dołożona i tak dalej, aby już niedługo mogły tam jeździć normalnie pojazdy w drugą stronę. Także tam druga ta jezdnia też będzie już przygotowywana. Tutaj podstawową wartością pasów będzie 2 plus 2, jeżeli jesteście ciekawi. No i ścieżki rowerowe tutaj nowe, robią też nowe zawiasy, można trochę ich zaobserwować, jeszcze nie wszystkie są otwarte, ale jestem bardzo ciekawy, jak to będzie faktycznie wyglądać i miejmy nadzieję, że niedługo już po części te nowe chodniki będą otwarte, to będę mieć nową miejscówkę do startowania dronem, bo tam gdzie ja startuję, to jak jest idealnie mało miejsca, żeby latać. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o stację CZ05 Ulrychów i lecimy dalej, czyli do komory demontażowej KD06. I tu zaczniemy sobie wyjątkowo od zdjęć jeszcze z dawniejszego miesiąca, czyli z września. I możecie się zapytać, czemu zaczynamy z września, a nie faktycznie już z października? No bo we wrześniu tam się jeszcze trochę działo. A mianowicie możecie zobaczyć, jak były zamykane otwory, którymi tarcze były wyjmowane jakiś czas temu. Przy okazji też można zaobserwować, jak wygląda torowisko na dole, w niektórych elementach. No i tak, to wszystko już zostało zamknięte w tym miesiącu, czyli w listopadzie czy październiku. Już nic tam kompletnie nie widać. No jest to dosyć ciekawie wyglądające, nie powiem, że nie.
No i tak, takimi bloczkami było to całkowicie zamykane, następnie zasypywane i niedługo już ta jezdnia będzie całkowicie rekonstruowana. Także to mniej więcej w ten sposób wygląda. A teraz zobaczmy sobie na zdjęcia, jak wyglądało to już w październiku. Tutaj mam o wiele mniej zdjęć, ale możecie też zaobserwować już mniej więcej, jak to wygląda. No już zostało to prawie całkowicie zasypane, czyli rekonstrukcja ulicy już może właściwie nastąpić. Już te wyjście ze stacji Księcia Janusza, tutaj techniczne, tutaj ma tam windę, nie jest już tak całkowicie na skraju. Niestety tak to nie wygląda. No i tak, jeszcze z ciekawostki z tego obiektu mogę powiedzieć, iż nasyp tutaj zwiększył się podczas tego miesiąca dosyć mocno, bo to jest aż z 0% do właściwie skończonego, finito. To co widzicie, zresztą w listopadzie będzie to już skończone. Zostało zakończone zamykanie otworów, to co mogliście właśnie zaobserwować. Zamykanie otworów nastąpiło mniej więcej pod koniec miesiąca poprzedniego, czyli września. No i tak. Jeszcze parę ciekawostek o księcia Janusza, obok której jesteśmy tutaj z datami od razu. Możecie pamiętać, iż księcia Janusza, Młynów i Płocka były zamknięte w sierpniu, ponieważ było przyłączenie nowych stacji tych na Bemowie i Ulrychowa. Tak, to tak się to działo. I kolejny okres przyłączania, bo ten już został zakończony powodzeniem, ale kolejny okres przyłączania nastąpi mniej więcej w maju przyszłego roku. I to będzie też ostatni okres przyłączania, gdzie najprawdopodobniej chwilę po nim już będą jazdy testowe i inne elementy i będziemy tylko czekać z niecierpliwością, kiedy otworzą już te nowe stacje metra. No nie powiem, że nie. Jestem bardzo ciekawy. Chciałbym je zobaczyć już w całości, przejechać się tunelem. Inspiro, właśnie, to też jest ciekawe, czy tutaj pierwszy przejazd będzie Inspiro, czy nowym pociągiem już bezpośrednio od Skody. To też jest możliwe, że nowe Skody może wtedy tutaj by zadebiutowały lub bezpośrednio na Wrudni. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także od razu możecie się przygotować, że w maju będą znowu te stacje mniej więcej zamknięte. Ale dobrze, miało być jeszcze parę dat na temat przebudowy i przekładania całej tutaj jezdni na ulicy Gruczewskiej. No to tak, w rejonie stacji metro Ulrychów, czyli pod Wolaparkiem, druga jezdnia będzie mniej więcej jakoś w połowie tego miesiąca już rekonstruowana i będzie mniej więcej przejezdna z dwoma pasami. Ponadto druga jezdnia obok stacji Bemowo będzie pod koniec tego miesiąca, a w grudniu, na początku grudnia mniej więcej całkowita przejezdność ulicy Gruczewskiej, poza wentylatornią najprawdopodobniej, V05, będzie już dostępna. Będzie można już przejechać całą ulicą Gruczewską, jak to kiedyś można było, dwoma pasami. Czy to nie brzmi zbyt wspaniale? No, brzmi to wspaniale, bo tego naprawdę od dawna nie było. Bardzo dawno. Długo się na to czekało, przyznaję, bo ulica Gruczewska jest zamykana po kolei wszystkimi możliwymi możliwościami. Ale spokojnie, jak będzie budowany dalszy odcinek metra, miejmy nadzieję już niedługo, jak będą wszystkie pozwolenia i miasto się dogada z wykonawcą, no to zobaczymy kolejne zamknięcie ulicy Gruczewskiej w miejscu na końcu Warszawy, obok ulicy Lazerowej. Ale to jeszcze za jakiś czas. I już prawie jak zawsze zapomniałem o ciekawostce, ale nie, spokojnie, Sikutowi się nie opieczę. Jeszcze się z nim łączymy. Jak widzicie za mną, znajduje się Cyrk Zalewski. A za nim znajduje się torowisko kolejowe. W przyszłości planowany jest tam przystanek kolejowy, z którego będzie możliwa przesiadka do stacji metra. Pytanie tylko, czy ta przesiadka będzie dogodna? Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, to jest dosyć ciekawy pomysł z tym przystankiem kolejowym. To jest na trasie Jelonki, Warszawa-Jelonki. Czy powstanie, raczej na pewno powstanie ta stacja kolejowa, znaczy ten przystanek kolejowy. Pytanie tylko kiedy, no na razie PKP nie przygotowuje się do budowy nowych przystanków kolejowych w Warszawie, zwłaszcza na trasie na Jelonkach, bo tutaj trzeba byłoby najlepiej w tym wypadku wybudować dwa dodatkowe tory, aby były cztery tory, dwa dla dalekobieżnych i towarowych, w tym A2 dla podmiejskich. Kiedy to się stanie, tego nie wiemy. No dobrze, no i to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, zobaczymy się w kolejnych materiałach już prawdopodobnie za jakieś 2-3 tygodnie na metro Brudno, Zacisze i Kondratowicza. Tam też trochę się pozmieniało, ale więcej na temat powiem w kolejnym materiale. Zapraszamy do metra. Jeszcze z tego odcinka najprawdopodobniej się pojawi materiał bez mojego gadania z większą ilością ujęć, bo nie wszystkie mogę tutaj wcisnąć w taki krótki materiał. Także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film, nie wiem co to będzie, wiem tyle, że też na dniach najprawdopodobniej pojawimy się na zachodniej, tym razem pod ziemią.
Do zobaczenia już niedługo. Cześć!